No i mamy to. Twórcy Raz de Pocham pokazali nam ostatnią, tak naprawdę, podklasę, która została do pokazania, bo poprzednio był Warlock. teraz jest Falconer. To są dwie podklasy, których jeszcze nie ma, które będą na premierę. A do premiery już bliżej, no bo do 21 lutego jest wersja 1.0 i premiera gierki, pierwszy sezon. I te dwie podklasy też wtedy wchodzą do gry. No oprócz tego tam dużo innych rzeczy, ale. Teraz skupmy się na podklasie Falconera. Ja tu kawałek sobie zobaczyłem. Zobaczmy sobie urywek filmu z Zerana. Fajnie to wygląda, bo to wygląda jakby był build pode mnie. Ja lubię buildy, gdzie mało trzeba robić. Na przykład lubię takie buildy jak Wirek, gdzie trzymasz sobie prawy, jedziesz przez całą mapę. Jest super. No i tutaj, z tego co widzę, to jest taki samoner trochę, tylko że latamy sobie z jakimś ptaszorem, falconem. O, widzicie, papyk, pyk, pik, pyk. pyk, pyk. Jakiś skok, pyk, pik, pyk, pyk. Szczela tutaj wszędzie. Mega fajnie to wygląda. Okej, okay, ale teraz sobie zobaczmy, tu jest e, drzebko pasywek. Tak rzucimy sobie okiem co tu będzie. E, e, Szanse na hejsta, Fal controlling damage. Na ha Za 4 dexterity. Czyli build będzie się opierał na tak naprawdę yy, stakowaniu jak najwięcej dexterity, bo nieki mamy dodatkowy damage. Okej, okay. Damage z łukiem. okej, okay, czyli możemy grać pod tego falkona z łukiem. Czyli jest nawet mele attack speed, czyli będzie. No, z tego co widzę, to będzie można grać tak. Yy, łuk. Mele. I co jeszcze? O, balisty jeszcze do tego? Mm. jakiś throwing, dem, throwing jakieś. No i to w zasadzie chyba tyle. No i tu podmieniony pod tego falcona, nie? Tak mniej więcej to będzie wyglądać. Tu mamy dodatkowy potion slot. Minusowy damage by moving. More damage per slow. No okej. Okay. Tutaj mamy skill'e Falconry Czyli samonujemy falcona I on coś tam robi Zobaczmy jak to wygląda Pyk No on sobie coś tam bije Nie wog... O o o pa Fajne Kurde to co tak naprawdę sobie idziesz I on tak zajebiście bije To jest upgrade tego skill'a Nie to jest chyba to jest, ja tym chyba będę grał na premierę, tak mi się wydaje, mega fajnie to wygląda. No. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Tu mamy oczywiście drzewko rozwoju tego skill'a. Czyli tutaj um, bije najpierw... ...najbliższe targety. Tutaj mamy, że zawsze ptaszor jest blisko nas. Tutaj mamy pod Acid Flask'a... ...szerże. Demage oczywiście, dodatkowy. Aria skill. No dobra. Zobaczmy. Aha, zobaczmy drugiego skilla. Explosive trap, czyli mamy. Trapy. Ok. A to wybucha. Bo on tym rzuca. ta to wybuch, takie malutkie wybuchy to robi. Teraz ulepszone. Ok. No, trapy nie są dla mnie, lecimy dalej. Siatka. Czyli snerujemy po prostu mopki i... Podchodzimy i nasz ptaszor bije, okej. Okay. Dalej mamy Aerial Assault Czyli to jest skill pod ptaszora. Tak, no. To jest z nieba tak szczela. Ziemeczek. zobaczmy jak to będzie wyglądać dalej. Ulepszone. Uuu, fajne. Blade się pojawiają. Po zabiciu chyba mopków. No, to spoko wygląda. Ogólnie ta postać mi się mega podoba. Chyba najlepsza postać. poka, Okej, okay, tu takie AOE. Ty, ale to długo bije. To też fajne. Tylko chyba pod poison. A to. No. To bardziej na takie elity, bossy, bo to dosyć długo działa, nie? A tutaj sobie po prostu skaczę, tak jakby po mobkach. Dobra, i ostatni skillek Mamy Dive Bombę, czyli co on robi? Aha, po prostu tak jakby. zlatuje z nieba, tak? Tak, zlatuje z nieba, bije damage, a zobaczmy, jak to będzie z jakimś ulepszeniem. No? No! Kolejne ulepszenie. Dobra, i tutaj mamy y drzewka do każdego skilla, osobna. To mamy oczywiście poradnik levelowania. Level bla, czyli czym levelować. Jak ktoś by chciał sobie zacząć, oczywiście jakieś buildy startowe. Um. Raptor Wings, i skill tree, wszystko mamy. O, mechaniki tego jak działa ta postać. I tutaj mamy właśnie... Było gdzieś napisane, że... O, właśnie tutaj jest napisane, że stackujemy dexterity, dzięki temu... Będziemy mieli... No, większy damage, nie? Tutaj mamy armor na per dexterity. A tutaj akurat co mamy per dexterity? Chyba nic. I tam jeszcze, tu jest jeszcze falcon damage per dexterity, nie? czyli więcej mamy dexterity, tym jest, mamy więcej armora i więcej bijemy. No i falconer ma bardzo mocny support na buildy bazowane na minionach z aktywnym playstylem. No bo fojamy naszego falcona stakując sok, na dexterity, dzięki czemu dostaje e, dodatkowy damage. I dzięki czemuś tutaj e, na przykład nasza dive, bo dive bomba kastuje się instantowo. Tutaj mamy oczywiście jak to działa. Jakieś dodatkowe Traity. Jakie możemy wziąć do tego. Tu mamy Explosive Trapa, siatkę. aerial assault i dive bombę. No i w zasadzie tak wygląda. Powiem Wam, że ten Falconer chyba mi się najbardziej podoba ze wszystkich klas z epochu. Ja lubię takie klasy, gdzie idziesz sobie, a coś za, za mnie będzie robić, na przykład on będzie sobie strzelał. Znaczy wiadomo, że coś tam będę musiał klikać pewnie, nie? Ale... Ewentualnie łuk do tego założę. I zobaczymy jak to będzie. Także ja prawdopodobnie na premierę będę grał chyba tym Falconerem. Zobaczymy. Także przypominam, że premiera raz po z tego pierwszego tego, wersja 1.0. Wchodzi wtedy ta Podklasa. Oczywiście jak chcecie. Jak chcecie, to jeszcze tutaj macie Preordery Last Epocha, które chyba znikną wraz z premierą gry. Także je można dostać um, tylko przed premierą. Są głównie tylko kosmetyczne rzeczy. Jakieś soundtrack, pety i tak dalej. Link do tego będziecie mieli w opisie. Możecie sobie kupić. Jak ktoś chce mieć coś więcej niż samą gierkę. No. I tyle do zobaczenia na streamach.